No i mamy kolejny dzień targów, niedziela, godzina, zaraz sprawdzimy, która jest godzina, bo nawet nie wiem. Przyszliśmy, rozstawiliśmy sprzęt i 11.21. 11.21 na rzutniku, ładne obrazki z Lola. Jesteśmy znowu na hali e-sportowej. Jak wiecie, zarządzamy tutaj z chłopakami na spółkę. Staramy się im pomagać jak tylko możemy. Nie ma tu jeszcze zbyt dużo ludzi, ale to jest dopiero początek imprezy. Właściwie impreza trwa może pół godziny, tak na dobre. I dopiero zaczęli się schodzić pierwsze gracze, już pierwsze konkursy zaczęły się rozgrywać, właściwie LOL pierwszy ruszył. Dzisiaj ma być też KOT, ale nie jesteśmy w stanie uzyskać informacji od naszych organizatorów, czy będzie, czy nie będzie. Idziemy sobie na halę, zobaczyć, co się dzieje z samego rana. Jak widzicie, jest tu naprawdę sporo ludzi. W ogóle wejdziemy tu do chłopaków. Nie wiem, czy nas wpuszczą, bo tak trochę zagrodzone i tak dalej. Przejdziemy sobie do makiety. Jakieś fajne w ogóle mamy ulotki, możemy zobaczyć. No. Jest makieta chyba z Warhammera, jak dobrze widzę, bo tutaj są właśnie Warhammer wszędzie, proszę zobaczyć. Wszędzie Warhammer, więc jak widzicie, chłopaki nieźle się postarali, bo wygląda to naprawdę nieziemsko. No przejdźmy dalej. Standardowo mamy Lego po lewej stronie, już wcześniej żeśmy się tym zachwycali. Teraz tylko tak przejdziemy obok. Konrad, co chce powiedzieć? To się dalej rusza. Ja. Dobra, idziemy dalej. Standardowe przejście. Tak w ogóle mamy parę sprostowań. Chodzi o to, że przez ostatnie dwa dni pomagaliśmy chłopakom na e-sporcie i nie byliśmy w stanie zrobić dla was trochę więcej. Dlatego dzisiaj jest trochę więcej luzu, bo chłopaki zaczęli od samego rana już konkursy i mamy więcej czasu dla was. Dlatego w ogóle chyba jedna z pań, które jest u Wikingów, tańczy Michaela Jacksona. Wczoraj mieliśmy bliskie spotkanie z Wikingami, Konrad to mało nie stracił nogi, a także paru palców. Co, Konrad, powiesz na temat tego spotkania? No co, fajnie było. No palce byś stracił. Ale mam. Byś umarł. I kto by to kręcił? Space Trooperzy po prawej! Space Trooperzy, ulotki rozdają. Mamy ulotkę. Z Lego. Proszę. O właśnie, mamy takiego fajnego pana. Pana Lorda Vadera, który zagości na naszej imprezie, niestety jest mało rozmówny. Może tu kolega nakręci, proszę. Jedi i Boba Fett pozują przy Lordzie Vaderze. Powinni go chyba zabić, a przynajmniej Jedi powinien go zabić. Tutaj jak zwykle Wobis mamy, już Sharpshooter jest obstawiony. W ogóle naszym zdaniem Sharpshooter i Xbox jest tutaj najbardziej obstawionym miejscem. Właściwie do końca wczoraj imprezy byli tutaj ludzie. Wszędzie było pusto, już wszyscy powychodzili, a tutaj nadal wszyscy się dobrze bawili, bo to jest... Zresztą zobaczcie sami, co się dzieje na Michaelu. Tutaj dzisiaj chyba jest jednak Dance Central, z tego co widzę. A nie Michael Jackson. Obok jest Kinect Sports. Tutaj mamy... To nie jest... To tutaj kolega się walnął, powiedział, że to jest Rock Band. Wczoraj to jest Guitar Hero. Pokazujemy World of... War of the Rock chyba, nie widzę nawet dobrze napisu, jak to się nazywało. Konrad, kojarzysz? War of Rock. No dobra, załóżmy, że to tak. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzach i nas poprawcie. Ja biegam z ulotką. Tam mamy Kinecta. Wygląda on może trochę dziwnie, bo jest w 3D. Znaczy był wczoraj, a dzisiaj już chyba nie jest. Bo widzę, że gracze nie mają założonych okularów, więc chyba nie jest. A od razu mówię, że jest tu trochę pusto, bo jest to rano. A po resztą impreza zaczyna, tak jak wy wiecie, z poprzedniego naszego wejścia, które w tej chwili się robi, a pewnie za chwilę będzie na YouTubie. Impreza jest podzielona na halę i to, co się dzieje poza halą. Więc moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nigdzie nie panuje tak zwany tłok, nikt nie ma tutaj ścisku, tak jak był to rok temu. Jest naprawdę ciekawie. Jest samochód, którego wczoraj nie nakręciliśmy. Samochód jest naprawdę kozacki, bo w środku ma full wypas audio. Zresztą posłuchajcie sami. Need for Speed, Hot Pursuit obok
Arena w Paradise. Wczoraj tam był chyba Fight Night też jeszcze na wieczór. Dziewczyny sobie pogrywały. Zresztą widzicie same tutaj w tej chwili też jeżdżą. Co tam? Ale fej. Czemu? Bo pani nie umie jeździć w burnoutie w Paradise. Hey. Tutaj mamy scenę. Już jakieś konkursy się odbywają. Dance Central. Będzie kolega machał. Będą wybierać nagranie. Uwaga, zobaczymy co. Szkoda, co chcę mówić. Ja tego pana skądś znam. Skąd? Chyba z radia SK. No bo tutaj wystawia SK konkurs. Jak widzicie, publiczność jest sporo. Ale mówię, że to jest dopiero rano i to jeszcze dużo się zmieni. My jesteśmy pół godziny zaledwie. Więc zrobiliśmy sobie takie poranne wejście, żeby nie było zbyt nudno. Żeby nam się nie nudziło, a wy żebyście zobaczyli, co się tak naprawdę tutaj dzieje non-stop praktycznie. Nad każdym z stentów mamy tutaj akurat trochę nie działa tak jak powinien, ponieważ ekrany są trzy. I nie wiadomo, co w tej chwili widzimy. Tutaj jest tak jakby, nie wiem, symulator jazdy samochodem. Więc jak ktoś chciałby się nauczyć jeździć samochodem, albo musi zdać niedługo prawko, także tutaj może sobie usiąść i zobaczyć. Chociaż jednak lepiej jechać prawdziwym samochodem, niż jechać komputerowo. Słucham. Mogę wytłumaczyć. A czemu? Nie, bo stoi normalnie tutaj. A? Z tyłu ten monitor. Aha. A to tak ten... Był wolny, został podłączony po prostu. Aha, no dobra. Spoko. Dobrze, że w ogóle działa. Tylko wstępne dla kierowców. Aha, no dobrze. Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz, człowieku? No, tor i 3DS. My wszystkie ulotki zbieramy, wszystko już mamy. Kondrat zbiera, chowa sobie po kieszeniach. Jakbyście zobaczyli, jak on wygląda w tej chwili, to byście się nieźle uśmieli. W ogóle to jest taka fajna flaga. Ale ja ją zostawię, bo mnie ktoś ochrzani, że biorę bez pozwolenia. Dobra, idziemy dalej. No oczywiście, jak ktoś chce sobie kupić koszulkę, no to nie ma sprawy. Retro Gaming po prawej stronie, wszystko co tylko może być jest tutaj. Mamy, kurde, Amigi, Commodore, wszystko mamy tutaj normalnie. Zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. O, to jest jeden z bardziej obstawionych standów. Standów? Nie? W ogóle to można nazwać standem? Chyba nie. Ach, te tytuły. Aż się łezka wokół kręci. Tutaj mamy sklep modelarski. Oczywiście Konrad jeszcze się zawiesił. O, Pong! Mamy Ponga, ale chyba nie działa tak jak powinien. Jakiś taki nowoczesny, co nie? Tutaj mamy chłopaków z modelarstwa, nie wiem, no można to tak nazywać, samochody, różnego rodzaju dziwne rzeczy, jak sam latające śmigłowce, samoloty, jest naprawdę tego sporo, tam chodzi Jedi, można sobie, jak się Konrad obróci, to wam pokażę. Z tej strony mamy kolejne standy z Microsoftu, Forza, Halo Reach, Fight Night, PES. Kontakt mi pokazuje, że już nie może, bo mu ręka się zaczyna trząść. Więc kończymy to wejście. Pójdziemy jeszcze na dwór, coś wam pokażemy, może coś się zmieniło. Może pójdziemy do Wikingów. No jesteśmy na dworze, fajna atmosfera, słonko świeci. Ja nadal biegam z ulotką jak głupek. Byliśmy tutaj wczoraj, Konrad narzekał, że jest tutaj bardzo dużo miejsca i niewykorzystanego. I niestety Konrad się mylił, ponieważ miejsce zostało tak zagospodarowane, że wczoraj można było się przejechać rosomakiem. To, co się wczoraj działo na wieczór, to było naprawdę niezła jazda, jeżeli chodzi o rosomak. Ja to zrobiłem specjalnie, żebyście mieli niespodziankę i dowiedzieli się kilku ciekawych informacji od pana Adriana. Tak, ale tyś normalnie dziwny. Rosomak stoi tam, wczoraj jeździ po całym tym naszym terenie, zakurzony. Chyba byłem nawet nie pojarzę, bo byłem zakurzony. No trochę masz na powiekach. Dobra. Wczoraj mieliśmy też bliskie spotkanie, jak już wspomniałem w poprzednim wejściu, z Wikingami. Właściwie z Wikingami spotkanie bliskie miał Konrad, ponieważ zaczął się tutaj rozpytywać i chcieli go wykupić za 3
3 butelki miodu, tak? Za 3 butelki miodu chcieli wykupić Konrada. Chciałem go sprzedać, ale kurde uciekł. I normalnie nie udało mi się. No tutaj chłopaki wystawiają naprawdę fajny sprzęt, może wszystko zobaczyć. Oczywiście trzeba się spytać, czy można dotknąć, bo... Wczoraj nie straciłem palców przez to, także pytajcie lepiej. Bo jest to dawna słowiańska wioska i niestety nie rusza się czyjegoś miecza bez pozwolenia i trzeba o tym pamiętać. Więc Konrad to mało nie straci palce. Bo ja się urodziłem w czasach Słowian i pamiętam takie rzeczy. No widzisz, no jesteś niewyedukowany. I tyle. Dzisiaj mamy wiaterek, jak widać, trochę mi zawiewa prasówki. O, mamy lisa. Ustrzelili wczoraj. Może Konrad się obróci i pokaże zorane pole przez rosomaka. Więc sobie wyobraźcie, co wczoraj tu się działo. Idź. No idę, no. Idę dalej. Jak Konrad wspomniał, nadal nie są to domki z Ikei. Jednak można postrzelać sobie z łuku, można tutaj nawet sobie zakupić pewien sprzęt. Ja sobie idę, a Konrada zostawiłem. Nie wiem, czy przyjdzie. Nie chcę mi się zastanawiać. Gdzie przyjdziemy trochę bliżej, bo Konrad tak wczoraj wszystko z daleka pokazał wam to tak bez sensu. Tak jak już wspomniałem, z łuku. W ogóle dzisiaj będzie miał nasz kolega, który w tej chwili trzyma kamerę, najprawdopodobniej walkę. Więc jak mu odetną nogę, to będę to miał na filmie. Naprawdę jest bardzo miła atmosfera. Muzyczka sobie pogrywa. Beczka emocji. Nie byłem jeszcze, nie wiem. Strefa dla zapromieniowanych. Jest w ogóle takie słówko jak zapromieniowane? Co ja wymyśliłem? Napromieniowany, radiotwórczy, rakotwórczy, choroby o serca i tak dalej. Dlatego nie wchodzimy tam, bo najprawdopodobniej będą takie zakłócenia, że nic nie nagramy. No, ostrzeżenia sami widzicie, zakaz zatrzymywania. No przyda ci się, jak ci dzisiaj odetną. No. Przyda ci się, naprawdę. No teraz stwierdzisz, że czuję, jak mu trzecia noga rośnie, ale jak mu dzisiaj odetną nogę, no to... No i bardzo powoli, bardzo leniwie dosyć rozpoczyna się ta niedziela, jak zwykle ją tą niedzielę. Jak słyszycie? Niedziela. No tak, no to jest ostatnia... Zewnątrz tutaj na sali na ostatni dzień SGS-u. Jak widzicie, chłopaki na sobie jeżdżą na kładach. Paintball chyba nawet już też działa. Jesteśmy w wojsku. Idziemy pod Rosomaka. Czemu ja biegam z ulotką? Konrad nawet nie wie. Zarówno ta historyczna szermierka, jak i rekreacyjna i sportowa. Nie chcę nic mówić, ale wczoraj Konrad zawalił stąd plakat. Powiedz coś. To było stąd? No nie jest, skąd ty masz ten plakat z NSR-u. No to niezły jesteś. Można sobie zobaczyć. Nie znam się na broni, więc tutaj Konrad wam opisze, co to jest. To strzela, robi krzywdę. No tak, to się domyśliłem, wiesz? A ja się przejdę tutaj. To mamy plac manewrowy, jak ktoś chce zdać, to może tu przejść. A tu mamy Rosomaka od tyłu. Czyli tak właśnie się wsiada do niego i tak właśnie wygląda w środku. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie można się też przejechać, bo Konrad na pewno się przejedzie. Takim to ja podjeżdżam do szkoły. No tak. My idziemy sobie... chyba Baronecki się przewrócił. Pójdziemy sobie teraz pod paintball, zobaczymy, czy tam chłopaki się strzelają. Za chwilę się... No właśnie, jak pewnie może słyszeliście, a może nie słyszeliście, tutaj kolega, który organizuje tutaj tak jakby zewnętrzne te imprezy wszystkie, właśnie ogłosił, że turniej paintballowy właśnie rusza. Dlatego przejdziemy się pod paintball, pokażemy wam, co tam się ciekawego dzieje. Powiedz wierszyk. Nie powiem wierszyka. A ty znasz jakiś?
Przypomnę także, że... A, by co, adło zbyt... Dobra. Nie rób obciachu. Wywiady. Pisaliście jednak w komentarzach, że potrzebujecie, że chcielibyście zobaczyć wywiady. No, będziemy starać się jak najwięcej. Co? Ze mną. Z tobą, wszyscy cię znają. Postaramy się zrobić jak najwięcej. Mamy nadzieję, że dzisiaj ktoś będzie chciał z nami pogadać. No ja tak słabo dzisiaj mówię, bo to początek, dopiero się rozkręcam. Konrad dopiero po energetyku też nie za bardzo wygląda. Układy 10 zł, trampolina 5 zł. Jak ktoś chce. No i mamy turniej paintballowy. Chłopaki już poprzebierani. Możemy zobaczyć całe wyposażenie. Tutaj chyba, tutaj jest strzelnica, jak widzicie. Można sobie popróbować. Różne kolory. Kolorowo wręcz na tej tarczy jest. Za chwilę się chyba zacznie, no ale nie będziemy czekać, bo nie będziemy was zanudzać. Pewnie i tak już jesteśmy nudni jak flaki z oleju. Idziemy po zjeżdżalnię, na której wczoraj Konrad chciał zjechać. Niestety mu nie pozwoliłem. Bo to jest dla dzieci, a on już dawno wyrósł z tego wieku. Tutaj kolega idzie samochodem. I pojechał. Fajne, co nie? Powstrzymam się od... albo nie. Pojechał, pizdu. A teraz na składem jeszcze przejadą na koniec. Tutaj mamy piratów z Karaibów. Obok samochód, Z4 z mokrej stracji. Tutaj mamy ASG. Można sobie postrzelać też, jak widzicie tutaj. Jakiś pan strzela. No i okej, to by było nasze poranne, dość leniwe przejście. Postaramy się zrobić jak najwięcej wywiadów, jak najwięcej materiałów, więc patrzcie, co się będzie działo na naszym kanale.